Witajcie! Dzisiaj wystukuję dla Was kolejny odcinek mego vloga. Dziś zabiorę Was do Krakowa. Witajcie kochani, dzisiaj z moich spokojnych Siemiatycz uroczych Cichutki zabieram Was do Krakowa i nie tylko do Krakowa. Zauważyliśmy z mężem, że takie podróże dalekie i małe, no może nie takie bardzo dalekie, bo jego stan zdrowia nie pozwala jeszcze na wykonywanie jakichś bardzo dużych odległości, ale jadąc tak, że tak powiem na raty, jesteśmy w stanie dość daleko zajechać i w rzeczywistości i z naszymi marzeniami. Także dzisiaj zabieram Was nie tylko do Krakowa. Dodam tylko, że Kraków był naszą przystanią i duchową, i rodzinną. To co, w drogę? Głównym celem naszej podróży były Łagiewniki, a także odwiedzenie rodziny oczywiście. Połączyliśmy oba te cele i byliśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy odwiedzić miejsce, gdzie w Faustynie ukazywał się Pan Jezus. Nowoczesna świątynia niewątpliwie budzi zachwyt. Jest wyniosła, piękna, bogata, ale mówiąc szczerze, na próżno szukałam w niej intymności z Bogiem. Przypominała mi raczej salę sportową lub basen. Udaliśmy się więc do małego kościółka tam, gdzie wszystko się kiedyś zaczęło. I rzeczywiście poczułam, że jestem w domu. Poczułam, że znalazłam to, czego szukałam. Zostaliśmy zaproszeni na obiad na świeżego pstrąga, niedaleko Krakowa. Dokładnie, do Zerwanej. Zerwana? Zerwana, tak. Taka miejscowość Zerwana. Tak. Czeka nas jeszcze jakieś 200 km do Stalowej Woli.
Tak, tu są małe chyba rybki. A tam są duże. Największe są tu. Największe są tu? Tak. A tu są pstrągi. Tu są pstrągi. A my kiedyś tutaj widzieliśmy zabijoną rybę tam. Haniu, w pięknych okolicznościach przyrody mieszkacie. Lubisz Kraków? Tak. Jak ja bym miała wybrać inny kraj, to we Włoszech, a jak w Polsce coś, to w Anusinie. O, cudownie, od razu mi się serce ucieszyło, że na Podlasiu. O, cudownie. Ratuj nóżkami. Hopa! Hopa! Aż do nieba? Stalowa Wola, moje sentymentalne miasto, chociaż tak naprawdę to jest miasto młode, przemysłowe, nie jest takie uduchowione jak Kraków, ale jednak uwielbiam ten widok z 8 piętra, bo jest to przede wszystkim miasto mojej bliskości z moją siostrą i z moim szwagrem. Przyjeżdżam tu niezmiennie od kilkudziesięciu lat i zbudowałam tutaj wiele, wiele wspaniałych wspomnień z mojej młodości, z mojej dorosłości, z mojej relacji z moją siostrą. Jedyną, jaką mam zresztą. Idziemy na lody. Idziemy na lody do Suchojada. Tak. Prawdopodobnie najlepsze lody w Małopolsce. A to już u Niejów. Kolejny etap naszej wędrówki. Moja siostra przyjechała do mnie, żeby zaopiekować się rodzicami. Bardzo doceniam tą formę pomocy, bo to pozwala nam troszeczkę odsapnąć, naładować baterie. Sam u Niejów nie zrobił na nas wrażenia. Jest to miasteczko, owszem, stare, z tradycją, ale bardzo, bardzo zaniedbane. Termy też wydały nam się mocno, mocno przereklamowane. Być może w przyszłości, może w pełni lata, kiedy te baseny zewnętrzne są otwarte, może wygląda to inaczej. Natomiast my nie zabawiliśmy tam długo. Jednak bardzo dobrze zrobił nam ten pobyt. Po prostu sama zmiana otoczenia, cisza, spokój, przebywanie na łonie natury. To było cudowne. Warto chociażby na jeden dzień. Ale było, było. No to powtórz jeszcze może to. Widzisz, o tą stronę mam problem. O, z koordynacją, tak? Z koordynacją, no. To wiesz, jakie jest super ćwiczenie? No też dobre dla ciebie ćwiczenie. Patrz, kocur chodzi. U Niejowie zatrzymaliśmy się w wynajętym mieszkaniu, które wynajęliśmy przez Booking. I wszystkim tym, którzy lubią taką bezkontaktową formę wypoczynku, noclegowania, to polecamy bardzo. Mieszkanie fajne, nowoczesne, ciche, spokojne na obrzeżach miasteczka. Naprawdę super. A to już Gniezno. Prastara pierwsza stolica Polski. Stwierdziliśmy, że skoro mamy już z Uniejowa chyba ze 150 km, coś koło tego, no to warto zahaczyć o Gniezno. Chociażby na godzinkę. I tak też zrobiliśmy. Robi wyzwanie. Idę na wieżę kościoła, katedry w Gnieźnie.
No nie dziwię się, że tutaj tak mało ludzi wchodzi, bo jest to wyzwanie, duże wyzwanie, zwłaszcza dla tych ludzi o małej kondycji. Bardzo nas ta katedra w Gnieźnie zainspirowała, byśmy chcieli ją zwiedzić z przewodnikiem, ale dzisiaj akurat już nie ma na to czasu, bo mamy jeszcze daleko do domu. Ostatnim punktem naszych wypadów była Warszawa, jak widzicie na załączonych slajdach. Jednak niestety to taki był najmniej przyjemny punkt naszych podróży, bo wiązał się z tym, że byliśmy po prostu na kontroli u neurologa, na którą czekaliśmy to dobre pół roku. Nie mamy jeszcze wyników, będę Was informowała co i jak. Na razie czekamy z niecierpliwością, z lekkim drżeniem serca, ale ufamy, że wszystko będzie dobrze. Tak jak jest, jak się dzieje, tak jak wychodzimy z najróżniejszych opresji już od 2 lat. I będzie tak dalej. Jestem tego pewna, że wszystko będzie się kończyło dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie, całuję i proszę o pozostanie ze mną. Trzymajcie się, kochani. Dance.